Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo. Renatę Gołębieską poznałem jeszcze pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kiedy zajmowałem się funduszami unijnymi. Już wówczas było widać, że posiada ona unikalne kompetencje do pozyskiwania dotacji. Dlatego jestem przekonany, że po 7 kwietnia także miasto i gmina Kiku będzie szerokim strumieniem te środki pozyskiwać, bo wiem, że Renata Gołębieska jest merytorycznie przygotowana do ich pozyskiwania. Po 7 kwietnia miasto i gmina Kiku zyska włodarza, jestem o tym przekonany, który zapewni właściwy i stabilny rozwój tego samorządu na kolejne lata.